stacje startowe pod Ormianką, w Lwowie. Stacje startowe pod Ormianką, są teraz drugie, a następnie mi dawa nie wiem. Wiedzieli się, jak to tak powiem. Kaplica jest renesansowa, jest 1613 roku. Zniszczona, zdewastowana w 1939. Pozbawiona zupełnie wyposażenia. Nisza po bokach, był kiedyś ołtarzem i szybowcem, gdzie jest pusto. Tu natomiast sarkofag z opisami. W tym miejscu pochowano jedno z tych siedmiorga dzieci, które sapią tak młodym wieku umierały. Ich córka, księżniczka Zosia, ona żyła w wieku 16 lat, była porwana w sarkofagu z białego marmuru. Jak on wyglądał, dzisiaj można obejrzeć, ale tylko na fotografii. Sarkofag został rozbity, ciało wyrzucili i zniszczyli. To, co tu widzimy, to rekonstrukcja płaskorzeźba, ona faktycznie przedstawia pozę Zosi i jest wykonana z oryginalnych elementów. To było 17 brył, z których otworzono płaskorzeźbę. W dolnej części zostaje tylko kilka fragmentów. Natomiast szczątki Zosi są, ale tam na dole w krypcie, bo wszystkie te kości zostały zebrane i na dole są pochowane. W sumie kaplica, jak po wojnie została zamknięta, tak była i dostępna naszych czasów. Dopiero teraz agencja wykłada fundusze. Rozpoczął się tu remont, trwał 4 lata, ale w czasie tych prac niczego nowego na tych ścianach nie domalowali. Kopuły jest 6 dużych malowinek i na nich są sceny życia Matki Boskiej. Dlatego są tu umieszczone, gdyż sama kaplica jest pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny do widzimy w górnej części ołtarza. Natomiast tu idzie z lunetami, w postaci pamięć i tu jest Nowy Testament, przypowiedź biblijna o Panach Mądrych i Głównych. Dzisiaj ta kaplica jest sklasyfikowana jako druga zamkowa w Polsce po Zygmuntowskiej na Wawelu. Mimo że nie jest to wszystko, co było tu w XVII wieku. Fragment posadzki, ten jasny, to oryginał XVII-wieczny. Wraz z płaskorzeźbą jest oznaki zodiaku. Na trzecie Państwo widzą rzecz nowa, współczesna. Ołtarz główny to rekonstrukcja. Rekonstrukcja, która jest wykonana na podstawie fotografii, ale czarno-biała. Kształt, forma ołtarza jest zachowana, bo mniej więcej taki barokowy ołtarz był tu w XVII wieku. Kolor natomiast, no bzdura. Nie było takiego koloru, bo ołtarz w kaplicy na pewno był ciemny. Drzwi z lewej strony ołtarza prowadzą do zakrystii. Otworzony w ciemnym delcie dębowym. Przez następną główkę do naszych czasów przetrwały tylko 4 delki, takie kikuty wyślane wystawały. Zresztą ja tutaj spotkałem takiego pana. A tu na środku stał trójkół, z którego wisiał łańcuch. Pod spodem było palenisko. To są oni tu w kaplicy coś gotowali, bo drewno mało było. Pod dostatkiem, no i dym miał się dzielu nosić, bo powierzchnie wysokie. Czyli mogą Państwo sobie wyobrazić, jak mury po wojnie wyglądały. Dzisiaj widzimy, kaplica jest odrestaurowana i jest konsekrowana. Czyli można odprawiać na nabożeństwo. Natomiast jedynym elementem, który jest wykonany w drewnie, pochodzi z XVII wieku, to drzwi wejściowe, które minęliśmy. One są z 1613 roku. Te kuciny wyglądają tak, jak są. U góry obelikamy. Przedelika w ogóle jest przyniały z pędlata i obczytany. Chciał, żeby przeżyła ludziowe. Prosta własną pierś, karmię, którą dzięki czemu one przeżyli. Udobno to jest wyznacha, orła, w środku buduje to wyglądające miasto. Skoro orzeł buduje to miasto, jest to miejsce dobre, bezpieczne, no może w tym miejscu miasta jest zabawne. Taką dodatkową atrakcją tego miejsca jest właśnie możliwość udzielania ślubu. Tu w kaplicy na przyjęcia pisane w salach balowych. No oczywiście jest pewna kwota, którą trzeba włożyć, żeby ten ślub się tu odbył. Czyli taki ślub w tej kaplicy udzielony jest kilkadziesiąt i do dzisiaj nie mieliśmy reklamacji. Mało tego. Czasami dajemy gwarancję na ślub z tej kaplicy. Teraz gwarancja tutaj jest pewna, bo ona wyjdzie drogę. Od ołtarza do tej drzwi. To jest przytacza, bardzo chciał, ale sobie dalej ustawić.